Powinniście iść do mamy. Mamo, mamo, stało się coś super. Co się stało, synku? Zgubiłem te klocki. Wow, super, synku. Cześć, cześć, cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się znów na kanale WTF Klot, gdzie testujemy, czy w ogóle to fajne. I dziś testujemy SL Toys. SL Toys kilka dni temu mnie na kanale było i troszkę wyszło, że nie do końca jest fajny. To znaczy, nie jest zły, ale cena, za jaką jest do kupienia normalnie, no niestety powoduje to, że są lepsze podróbki w tej cenie. Natomiast tu mamy Big Hero. Big Hero, nie bijcie mnie, ale nie wiem, co to jest, ten duży heros. Natomiast grafiki wyglądają ciekawie. Mamy również napisy oczywiście tutaj, że cool brick contains more room for... No generalnie, że będzie spoko. Średnio w to wierzymy. Jest to klocki z nadmorza jeszcze kupione. No właśnie, moi drodzy, kiedy na tym morzem byłem? Chciałem zobaczyć, z ilu były przecenione, ale już się nie dowiemy. Natomiast cena 4 zł powoduje, że już chyba za 4 zł można się, prawda, skusić. Tak jest, to jest oryginalnie. On tak wyglądał, moi drodzy, to było tak powniatane i tak dalej. Tak go kupiłem nad morzem. Go, go, to ma go! O, trochę jak go, go Power Rangers. No ale okej, czy to on jest w środku? Chyba tak, moi drodzy, bo no tak, bo To niby ta dziewczyna, nie było dziewczyna, to jednak szacuneczek, okej. Go, go, to ma go, go. Moi drodzy, go, go, to ma go, go wygląda tak i to się trochę różni od tego, co mamy tu. Może być ciekawie, o tym zaraz się przekonamy. SL8913, wiem. Powiedziałbym, że uwielbiam te zestawy, które udają, że mają oficjalne numery, że jest tak dużo, że są pro i normalne i tak dalej. Jakoś średnio w to wierzę, chociaż ostatnio tak powiedziałem, ktoś mi powiedział, ej, WTF, ale one naprawdę mają numery. No i teraz tak głupio o tym mówić, moi drodzy. Czy mamy tu napis, że may very różnić się? Jest. Kolory i kontenty mogą się różnić od ilustracji. Pytanie, czy od tej ilustracji, czy od tej? Bo że od tej się różni, to już wiemy. Tutaj dziewczynka sobie żuje gumę, moi drodzy. Jakie jeszcze inne modele mamy tutaj do kupienia? To od góry nie, bo to są oryginalne grafiki, przypuszczalnie bezczelnie zerżnięte, tak? Go, go, to ma go. Chociaż może to być jakaś literówka. Może to nie jest Big Hero, tylko Big Co... Nie wiem... Nie wiem, Big Computer na przykład, tak? Komputer, tak jak wiecie, gram na kanale gamingowym w gry, tak? Komputerowym, to może Big Computer to miał być. Nie wiem. Te postawki mnie interesują. No i to jakie postacie mamy? No nie wygląda, moi drodzy, to dobrze. Spójrzcie na te wytrzeszcze, takie troszkę. Tym bardziej to pewnie jest gorsze, ale ten Transformers, tak go nazwę, pozwolicie w cudzysłowie, i ten tutaj, to mnie bardzo ciekawi. Ten w szczególności, kurde, szkoda, że tego nie było, tego bym sobie kupił. Klocki fajnie, bez literówki. Uwaga, dzieci do lat 3 muszą być stosowane pod nadzorem osoby dorosłej. To już wiemy, że dzieci muszą być stosowane pod nadzorem do osoby dorosłej. Dobra, moi drodzy, ale my tu już prawie 3 minuty mamy opakowanie, więc... Nie tracimy sobie czasu. Powiem, nie wiem, po co były te taśmy, skoro to się otwarło bez niczego, moi drodzy. Fajnie, bo dostajemy karty i dostajemy klocuczki. I nic więcej, moi drodzy. I wiecie, co ja teraz powiem? Wiecie, co mnie boli? To, że nie ma tu instrukcji. A wiecie dlaczego? Bo jak... Ostatnio was to prosiłem, pięknie mi to pisaliście w komentarzach. Mam nadzieję, że dzisiaj komentarze również będą tak częste. Botfight w ogóle to jest, botfight. Tak często jak pod ostatnim filmikiem, botfight, czyli walka z botami, moi drodzy. Nienawidzę po prostu, jak za x lat, powiedzmy się to zburzy jakimś, nie wiem, cudem. Będę chciał to, w sensie jakimś cudem będę chciał to odbudować. To jak ja mam to zrobić, moi drodzy, bez instrukcji? Wy mi powiedzcie, co? No będzie ciężko, będzie ciężko. Szczególnie, że wiecie, no klocki nie mają na studiach napisów, nie mają opisów, nie mają nic, więc... ma bardzo, bardzo kilka lat. Liczyłem na kilka kart, dostajemy parę kart, czyli dwie, bo para to dwie, moi drodzy. Para z chamsko zerśniętymi po prostu grafikami, ewidentnie. Tu jakieś czerwone korale, a tu jakieś, nie wiem, no dziwne to, nie znam się po prostu uniwersum, nie chcę wam tu profanować jednak tego, chociaż nie to, żeby oni już tego nie sprofanowali, ja już mówię, bo ja już widzę, co tam się dzieje, moi drodzy. No ale fajnie, spoko, mamy jakieś karty jakościowo mocno średnie, z tyłu znów chamsko zerśnięte. Zerżnięta grafika, ale w ogóle te postacie, przyjrzyjmy się, są takie ciężkie do zrobienia z klocków, że hej, no więc no troszkę mnie to nie dziwi, moi drodzy, że mogą mieć z tym problemy. Nawet Lego miał z tym problemy, chociaż Overwatcha się podjęli, prawda? Mamy woreczek. Woreczek jeszcze daje radę, ale czekajcie, bo tu mi się recenzja, którą kręciłem chwilę temu, wkrada. Mam nadzieję, że byliście na moim bazowym kanale. Widzieliście już atak polibaszków. Kilka polibaszków, moi drodzy, mi wleciało. Pojawiło się na kanale, więc warto obejrzeć. Szczególnie, że jeden pojawił się na zwykłym kanale, plus na kanale gamingowym. Ale dobra, wiem, nie jesteście tu, bo chcecie mnie oglądać normalnie. Jesteście tu, bo chcecie oglądać WTF i to zło, które tam się, moi drodzy, dzieje.
najbardziej interesujący mnie, w cudzysłowie już widzę klocek, bo od tyłu wygląda tak, nie powszczepiamy za bardzo nic, przynajmniej z tej strony, nie szczepimy tego więc do ściany, a z drugiej strony, wow, no, kontrowersyjnie, w sensie, bo z jednej strony, czekajcie, z jednej strony nie jest źle, nawet przypomina to, co dostaliśmy na okładce, nawet to przypomina, no okej, okay. Brak napisów na studach, tak, okej, okay. Nie jest źle. Gdyby to jeszcze się dało tutaj gdzieś wszczepić, można by to było wykorzystać nawet w zwykłym Lego, bo nadrukowo tu nie jest fatalnie, no tu jakaś mikrodziurka, no tutaj jakieś mikrodziurki właściwie, no coraz więcej, im dłużej to patrzę, tym bardziej to widzę, wy też? Chyba kamera po prostu lepiej łapie ostrość, no ale z daleka powiedzmy tego nie widać. To by jeszcze jakoś się nadało, moi drodzy, nie jest źle, natomiast sam Hipol już widzimy, nie, dobra, akurat nie ma przekłamania, tak był zaprezentowany również na opakowaniu. A cóż, moi drodzy, jest tanio, nie wiem czy znacie takie uczucie taniości kloca, moi drodzy, jest tanio, czuć, że ten plastik jest leciutki, jest po prostu tandetny, co gorsza, o nie, to akurat jest niezłe, wow, to jest jak Turner z Ninjago, moi drodzy, dobra, to jest niezłe, ja się bałem, że mu te nogi wypadają, tak, wypadają też swoją drogą, ale spójrzcie, jak to jest tutaj zrobione, na tych zawiasach kulkowych, okej, okay. Nóżki mu troszkę chodzą, co jeżeli chodzi o akrobację, pozycję do zdjęć, okej, okay. Gorzej, że faktycznie pewnie przy intensywniejszym ruchu będą wypadały, tym bardziej, że trąci to trochę tandetą. Jedną rzecz chciałem jeszcze zauważyć, moi drodzy, ponieważ ostatnimi czasy właśnie był tu u mnie SL Toys na kanale, spójrzcie, tu posiadał on zwykłego Hipka, a tu już będzie posiadał tego zupełnie innego. Czyżby w SL Toys mają jakieś tam wahania, nie wiem, czy nastrojów, czy po prostu psychiczne? Również ręce będą. Ręce są te złe ręce, w sensie, no widzicie, no źle to wygląda taka ręka w takim wykonaniu. I również ona co do zasady powinna nam się tu troszkę wyginać i troszkę nam się wygina, ale chciałoby się, by to robiło się bardziej, tak? Czyż nie chciałoby się tak, moi drodzy? Chyba by się chciało jednak. Są dwie czarne ręce. No widzimy tutaj, co tu to wejdzie w ogóle? Bo patrz, jakie to ma gruby ten tutaj wejście. Ale wejdzie, wejdzie, weszło jako tako. Ręce w przeciwieństwie do nóg raczej bym się nie bał, że wypadną. Chociaż wiecie, jak to w tych recenzjach bywa. Ja coś mówię, a za sekundę to wypada. Więc nie zdziwię się, jak to zaraz wypadnie. Natomiast dłonie chodzą, no właśnie, dłonie chodzą tak, że dłoni nie obrócimy. Widzicie, o co chodzi? Próbują obrócić, czekajcie, ostrość. O, i tu mi wyłazi, trzeba trzymać tu i wtedy dopiero nam się tutaj dłoń we własnej osi obróci, moi drodzy. Inaczej nie ma opcji, wyrywamy ją z rękami. No a tą tak czy siak obracając niestety wyrywamy również z osi. No nie jest to dobrze, moi drodzy, nie jest, teraz o, praktycznie tą obrócimy raz. Czekajcie, tu wchodzi, okej, okay, trzyma się, ale zrobimy tylko tak i ona praktycznie wypada. Druga nie, no ale powiedzmy nie jest źle. Moi drodzy, najważniejsza kwestia jest. Już się bałem. Głowa! Nie wiem, czy to ma być tak krzywo, moi drodzy, czy to jest krzywo nadrukowane, że zrobić takie coś, że dostała cios, moi drodzy. No i widzicie, dostała cios i ręka już odpadła. Ręka już odpadła, moi drodzy, dostała cios. Taki sam cios właśnie dostałem ja, otwierając te klocki, moi drodzy. Dostałem taki sam cios dokładnie w twarz jak ta figurka. Taki cios mi te klocki zadały. A może to nie jest cios, może to jest krzywy nadruk. A szkoda, bo nadruk na buzi, no nie jest fatalny, nie jest dobry, a to samo tyczy się nadruków tutaj. Nie jest źle, moi drodzy, chociaż tu to żółte, no dobra, nogi są źle. Ale no kurde, to wygląda takiego trochę C-3PO na koksie, gdyby nie krzywe, wiecie, krzywe nadruki, to można podpiąć to jako C-3PO na koksie, moi drodzy. Ma również kask, czy kask, dobra, kask, dobra, patrzcie, dobra, na szczęście, znaczy w cudzysłowie, okej, już myślałem, na szczęście ta krzywizna buzi, jakże rażąca, bijąca po oczach, ginie, gdy wkładamy kask. Prawie, bo minimalnie widać, także to nie jest źle, moi drodzy, natomiast mamy tu trochę szczeliny u góry. No wygląda to tak se, moi drodzy, po prostu. Mamy tutaj również dwa rewolwery. W ostatnim odcinku była recenzja broniek z podróbek. No szkoda, że nie miałem ich wtedy. No nie, no jakość wykonania nie jest zła. Nie, dobra, jest zła. Taki pofalowany, dziwny ten plastik. Jak aparat mi łapie ostrość, to się... Wiecie, to jest takie coś, że z daleka nie jest źle, moi drodzy. Tym bardziej kręcę z tyłu, dzisiaj robi trochę zimno. Więc kurde, też jest inna percepcja tutaj. A przybliżam, łapie ostrość i się kończy ten. No. Mamy tu również takie coś i to są chyba takie rzeczy, czekajcie, siup, nie, to nie jest, bo to myślałem, to wiecie, że to ma na tym stanąć i ten. To są te tarczki, które ona ma w rączce, ta kobitka, go, to ma go. O,
No są chyba mniejsze niż na obrazku, w sensie jeżeli chodzi o ten, ale nie są złe i jako element są nawet ciekawe, moi drodzy, do wykorzystania. Dać je do zwykłego, spoko. Natomiast to jest chyba na nogi, tak? To jest na nogi? Nie ma zaprezentowanego na co... Dobra, wiem na co to jest. Jest zaprezentowane, moi drodzy, na co to jest. I już sobie tutaj... Tylko to tu nie wejdzie. Bo patrzcie, tu mamy jakoby zaprezentowane, że to ma być z boku nóg przyczepione, nie? No, nie ma opcji. Nie chcę tego też wyłamywać, bo się wyłamie. Dobra, moi drodzy, no cóż, albo czekajcie, dobra, ja już chyba wiem. No, ręka odpadła, no tak jak mówiłem. Okej, to ma być tak. Natomiast te drugie nie mają być w rękach, a mają być tak zaczepione na tym, tak? Kumamy już, moi drodzy, schemat. No, tu ręka wypada. Moi drodzy, podsumowywując, SL Toys dostało u mnie na kanale drugą okazję. Jeszcze nie ostatnią, bo jeszcze jakieś SL Toys od was dostałem, także się pojawią. Niemniej, no, te poprzednie już były lepsze, moi drodzy, z Jurassic World. Minecraft w Jurassic, nie wiem jak to w ogóle można nazwać, mam nadzieję, że widzieliście. Połączenie tam było dinozaurów z po prostu z Minecraftem. Te tutaj są fatalne, no moi drodzy, rozpadają nam się non-stop w rękach, to z tych zewasów wypada. Mogło być dobrze, gdyby to było w sensie technicznie jakościowo ok, a tak ze wszystkimi podróbkami, gdyby były też jakościowo ok, to by były jakościowo ok. Nie jest, moi drodzy, dobrze, tak czy siak, za 4 zł jeszcze pół biedy, ale jak to kupicie, no właśnie, nie płaczcie jak to zgubicie, a wręcz powinniście się cieszyć jak to zgubicie. Powinniście iść do mamy, mamo, stało się coś super, co się stało, synku, zgubiłem te klocki, wow, super, synku. Takie coś, moi drodzy, powinno być. No nie jest dobrze, po prostu szkoda, nawet 4 zł. No jakościowo nie jest okej. Okay. Na półce jeszcze nie wygląda to źle, więc jeżeli chcecie kupić, żeby to postało na półce, tak z daleka, za szybą, najlepiej przyciemnianą, to będzie okej. Okay. Ale już dotykać nie bardzo. Nie polecam, moi drodzy, drugi raz nie polecam SL Toysów, chyba że dla beki. No to dla beki to spoko. Dzięki, widzimy się wkrótce w kolejnych oczywiście odcinkach, niebawem już. Bye!